Hej, czyli dajcie mi na zaskę. Hej, cześć, dajcie mi na kolejnym odcinku z unboxingu. Będzie to unboxing Layers of Fear edycji Konesera. Tak, wiecie, że nienawidzę horrorów. Pani Wika Wiktoria z mojej ekipy mnie namówiła, żebym sobie kupił tę grę, żebym dostał zawału i żebym nagrał serię. Jak pamiętacie, ostatnio był unboxing Life is Strange na moim kanale. Widziałem, że robiliście prawie 5 łapek w górę, czyli też będzie seria z Layers of... Life is Strange. Obydwoje są na L. I jeżeli dobijecie 5 łapek w górę pod tym unboxingiem, to będzie seria z Layers of Fear, a jak będzie 100 łapek w górę, to nagram jeszcze ją w nocy. To wtedy będzie po prostu zawał, będę musiał siedzieć, kurde, o mój Boże, w pampersie chyba brata. No ale tak o, widzicie, wygląda z przodu tak o, od razu też tutaj z Wiką gadam, ona też akurat nagrała unboxing tego. To będziecie mogli wbić na jej kanał, zunsubować i dać łapki w dół, więc... Nie no, żartuję. Więc tak, wbijajcie tam, hejtujcie i inne rzeczy, bo wróciła do nagrywania, więc więcej odcinków się z nią może pojawi na kanale. I tak, edycja z przodu wygląda tak, jeżeli jest chujowe światło, to sorki, ale nie chcę się podnosić żaluzji aktualnie, mamy 12 rano i jeszcze spać mi się chce. Więc tak, tak, nie przedłużajmy. Wygląda tak z przodu. Tak wygląda z boku, tutaj jest napisane Layers of Fear, fajnie, że to światło się tak odbija, to przynajmniej widać, co jest napisane. Z tyłu tutaj jest opisane, jakim to jesteś bardzo dziwnym człowiekiem, że wiktoriańskie czasy, w ogóle Wika Fame. Napisane, co jest w środku, jakieś tu screeny z gry, jakieś urzekające historie, zawał na maksymalny. I tutaj w ogóle się z przodu otwiera, pokazuje, co jest w środku, fajnie, że takie coś zrobili, że można sobie zobaczyć. Nie każda edycja takie coś ma, ale fajnie, jak takie coś dodadzą. I trzeba teraz to otworzyć, gdzie mój nóż jest tylko, czekajcie. Kurwa, noża nie ma w pokoju. Cholera! Czemu zawsze jak go potrzebuję, tego nie ma? Widzicie, ludzie? I tak dlatego chciałbym mieć palce jak dziewczyna, bo przynajmniej mógłbym mieć długie paznokcie, żeby tu taśmę móc odkleić. A tak oto w chuj boli, że wam powiem. Czasem, dobra, odkleiłem ci, żeby nie uszkodzić pudełeczka, bo oczywiście gra jest taka świetna, że pewnie nagram jeden odcinek, tak jak Five Nights at Freddy's pół roku, półtora roku temu i więcej już nie nagrałem. Więc tak o, edycja otwiera się tutaj od góry, tak samo trochę jak Life is Strange, tylko że ta jest trochę, to pudełko jest trochę mniejsze, znaczy wielkość jest normalna, ale jest takie bardziej cienkie, jest takie bardziej normalne. O, to Techland w ogóle wypuścił. Jest bardziej taki normalny, bo na przykład tamte było takie grube strasznie. Ogólnie tak polecam. Gruby człowiek. Tak o, więc najpierw wyjmiemy sobie grę. Okej. Okay. To postawimy sobie na tył. I dostajemy pudełko od gry. Od razu z napisem edycja konesera, żeby był fame dojebany ogólnie, jak się postawi na półkę, żeby każdy wiedział, że masz edycję konesera, nawet jak masz pudełko limitowane, schowane w szafce. Więc otwiera się tutaj z boku. Czekajcie, tak, pięknie, ładnie. I sprawdzę, czy... O, oczywiście kod od razu był na samym wierzchu. Dzięki Bogu, że znowu schowałem. I ludzie, w ogóle edycja jest tylko chyba w Polsce dostępna, tak jak patrzyłem. Bo jak tutaj zamawiałem do Niemiec, to na eBayu sobie patrzyłem i edycję mogłem tylko zamówić z Polski i kosztuje to jakieś z przesyłku do jakichś 30 euro, więc trochę się przypłaca, bo w Polsce możecie zapłacić 50 zł, a te 30 euro to jest prawie 120 zł, więc się całkiem przypłaca. Jest oczywiście płytka, to jest napisem edycji konesera, matko boska. Ile razy jeszcze mi to przypomną? Tutaj mamy kartę tą gwarancyjną, która ma na sobie ten kod. No i tutaj mamy plakat. No czemu mi urodziny wyskoczyły jakieś na telefonie? Nie obchodzi mnie, kto ma dzisiaj urodziny. No, więc otwórzmy sobie plakat, oczywiście piękny. Na pewno go powiesz sobie na ścianę, żebym dostał zawału codziennie. Patrz, czekajcie, kurwa macie. Za duży jest. Tak o, patrz, jest szczurza morda. Oczywiście fretka jakaś u niej na ręce siedzi.
Na pewno powieszę, żeby mama w ogóle. O! Ja wiem, ja będę musiał to powiedzieć, bo przynajmniej brat nie będzie wtedy ze mną chciał siedzieć w pokoju. Dzięki Bogu, że się znalazłem rozwiązanie, żeby brata było zrzucić z pokoju. No. Więc postawmy sobie pudełko z grą tu. I w środku jeszcze mamy. Widzę, że artbook i to wszystko. A jeszcze kody mają podobno być na. Soundtrack. Drodzy gracze oraz fani horroru, oczywiście. Grajcie w grę w Vampersach. Tak, jakieś typowe screeny. Widzę, że bardzo wszystko ciemne jest. Aha, okej, screeny mebli i wyglądu ścian. Okej, O! Znalazłem moją ulubioną postać w grze. Czy za tego potwora znalazłem? Wreszcie. O mój Boże. Czemu tu są screeny tych pod... Już ja nie chcę w to grać! Już jak ja je widzę, już nie chcę w to grać, po prostu ludzie to się odechciewa. Tylko dwa potwory są pokazane. I jest ponumerowane, ile stron jest w ogóle, poczekajcie, powiem wam, że jest... Okej, jakaś Grecja, jakieś inne dzikie kobiety. Jest 58 strona, tutaj jest 37, 7, 88. Co? To są strony? Czekajcie. Co? Dobra, jebać. Nie będę. Mózg mi zaraz się rozpłynie. Bo czekajcie, ludzie, bo. O co chodzi z tą. Z tymi soundtrackami innymi? Na czymś? Może to się na płytce dostaje, co? Może i tak. Okej, ludzie, ale to było na tyle w tym unboxingu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie tą serię 5 łapek w górę, jeżeli chcecie, żebym nagrywał ją w nocy, żebym się bał, to 100 łapek w górę. Mój dla smaku, to was i na razie.